Powiedzmy, że mamy daną funkcję wykładniczą. y równa się 5 razy 2 do potęgi t. Taka przykładowa funkcja. No i teraz zastanawiamy się, być może ktoś nam taką zagadkę zadał, dla jakiej wartości argumentu t wartość funkcji jest równa liczbie, powiedzmy, 1111. Taka śmieszna liczba. Czyli jakie musi być t, jaki musi być argument funkcji, żeby y, żeby wartość funkcji była równa tyle, czyli Pytanie brzmi: ile musi być t, żeby y był równy właśnie takiej liczbie? Zachęcam cię do zatrzymania teraz otwarzania filmu i podjęcia samodzielnej próby rozwiązania tego zadania. No dobrze, a ja pokażę jak ja bym to zrobił. Zwykle jak mamy takie równanie i chcemy znaleźć t, to staramy się wykonywać takie operacje na obu stronach tego równania, żeby doprowadzić do sytuacji, że t równa się czemuś. No to spróbujmy. Zacznijmy od tego, że napiszemy to równanie, które chcemy rozwiązać. Równanie jest takie, że 5 razy 2 do potęgi t ma być równe 1111. No to pierwsza rzecz, jaka tutaj się nasuwa, to żeby podzielić obie strony przez 5. I wtedy będziemy mieli takie równanie, że 2 do potęgi t będzie równe po podzieleniu przez 5. To jest po prostu 1111 piątych. No dobrze, czyli wiemy, że 2 do potęgi t musi być równe tyle. A chcemy mieć równanie t równa się czemuś. No i tutaj przyjdzie nam z pomocą funkcja logarytm. No bo co to jest logarytm? Co to znaczy, że jakaś liczba, powiedzmy a, do potęgi b jest równa jakiejś liczbie c. No to jest to równoważne temu, i to jest definicja logarytmu, że logarytm przy podstawie a, czyli przy takiej samej podstawie, jaka jest podstawa tej funkcji wykładniczej, z liczby c jest równy b. No bo logarytm odpowiada na pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść podstawę logarytmu, czyli a, żeby dostać argument, czyli c. No trzeba podnieść do potęgi b, no bo a do potęgi b to jest c. No to widzimy, że tutaj warto zastosować logarytm przy podstawie 2 do obu stron tego równania. Dlaczego przy podstawie 2? No, dlatego, że tutaj dwójka jest podstawą naszej funkcji wykładniczej. Czyli chcę obliczyć logarytm przy podstawie 2 z obu stron tego równania. No i to właśnie teraz zrobię. Logarytm przy podstawie 2 z obu stron mojego równania, czyli tutaj będę miał 2 do potęgi t. No, a tutaj mam tę moją liczbę 100, 1111 przez 5. No skoro te liczby są sobie równe, to ich logarytmy też muszą być sobie równe. No, ile to jest logarytm przy podstawie 2 z 2 do potęgi t? No, logarytm odpowiada na pytanie, do jakiej potęgi mam podnieść dwójkę, żeby dostać 2 do t? No, muszę dwójkę podnieść do potęgi t, żeby dostać 2 do t. Czyli w ten sposób dostaję to, co chciałem, że t równa się. No, i tutaj prawą stronę mogę przepisać. Logarytmowi przy podstawie 2 z tej liczby 1111,5. No, i to jest rozwiązanie. No, teraz mogę chcieć na przykład znać jego przybliżoną wartość za pomocą kalkulatora obliczoną na przykład. No to mogę wziąć kalkulator. No, i tutaj na kalkulatorze nie mam przycisku. Logarytm przy podstawie 2. Mam log, co oznacza logarytm przy podstawie 10, i ln, co oznacza logarytm przy podstawie e, logarytm naturalny. No więc, żeby to obliczyć, to muszę to jeszcze trochę przekształcić. No i tutaj przyjdzie mi z pomocą taki wzór, który też jest w jednym z filmów wyprowadzony, który pozwala zamienić podstawę logarytmu. Że jak mam logarytm przy podstawie a z liczby c. To to jest to samo, co i tutaj jest stosunek logarytmów przy jakiejś nowej podstawie, którą nazwijmy, no nie wiem, na przykład X, niech ona się nazywa X. I tutaj jest ta sama podstawa w liczniku i mianowniku. No i w liczniku mamy logarytm przy tej nowej podstawie z tego samego argumentu, który był, czyli z liczby C, a w mianowniku mamy logarytm przy nowej podstawie ze starej podstawy, czyli A. No więc, skoro na kalkulatorze mam logarytm tylko dziesiętny o podstawie 10, naturalny o podstawie e, no to mogę wybrać jeden z tych dwóch. No to weźmy powiedzmy dziesiętny, czyli wyrażę to za pomocą logarytmów dziesiętnych, czyli to będzie stosunek. Logarytm przy podstawie 10 z tego, co było, czyli z liczby 1111 przez 5 i całość podzielona. Przez logarytm o podstawie 10 z tej starej podstawy, a starą podstawą jest dwójka. No i teraz mogę obliczyć, ile to jest za pomocą kalkulatora. No to liczę, czyli chcę obliczyć stosunek logarytmu z liczby 1111 podzielone przez 5. Ten logarytm dzielę przez logarytm dziesiętny, logarytm o 10 z dwójki. To ile to będzie? 7,7957 i tak dalej. Powiedzmy, że do części tysięcznych to zaokrąglę, czyli będę miał 7,79 i tutaj muszę zaokrąglić w górę, czyli 6. Czyli to w przybliżeniu jest równe. W przybliżeniu jest równe 7,796. Czyli dla takiej wartości argumentu t moja funkcja y równa się 5 razy 2 do potęgi t przyjmuje wartość 1111.